Witam Państwa, Jarosław Wrona. Kolejnym gościem w naszym studiu jest neurologopedka Joanna Mazurkiewicz z Kłodzka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panie redaktorze, witam Państwa. To może na początku powiedzmy, czym zajmuje się neurologopeda? Mhm. No właśnie, obawiałam się tego pytania i czy mamy czas do wieczora? Od razu odpowiem, że nie, ale w kilku słowach, gdybyśmy wyjaśnili. To jest bardzo szeroka dziedzina, która łączy wiele dziedzin. Logopedia wywiodła się od pracy z głoskami, pracy z wadą wymowy, ale teraz generalnie logopeda zajmuje się wszelkimi zaburzeniami mowy. A zaburzenia mowy to już od okresu niemowlęcego, czyli kwestie anatomiczne, które badamy w wieku niemowlęcym, to słynne wędzidełko, następnie napięcie mięśniowe, dystrybucję tego napięcia mięśniowego u niemowlaków, potem kłopoty z karmieniem, kłopoty z rozszerzaniem diety, no i oczywiście mówienie, czyli te słynne wady wymowy, ale i też później jąkanie, dysleksja, trudności z nauką, trudności emocjonalne o różnym podłożu. To dzieci, a dorośli to oczywiście dorośli po udarach, dorośli jąkający się, dorośli z trudnościami anatomicznymi, dorośli po wszelkich wypadkach, dorośli z chorobami neurodegeneracyjnymi, po usunięciu krtani, czyli bardzo, bardzo, bardzo szeroka dziedzina. Oczywiście dzieci, wracając do dzieci z wszelkimi trudnościami typu autyzm, różnego rodzaju zespoły genetyczne. No to jeśli jesteśmy przy dzieciach, kiedy dziecko powinno zacząć mówić? Istnieją bardzo sztywne normy, jest to dosyć przebadane. Te pierwsze słowa powinny pojawić się około pierwszego roku życia. Dwa słowa, czyli mama, oć, tata, nie, około drugiego roku życia i taka kwiecista mowa to jest trzeci rok życia. Oczywiście to są normy. One można w każdym momencie je nagiąć w jedną i w drugą stronę, ale trzeba wiedzieć, czy to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć tak, poczekajmy, spokojnie, nie stresujmy się. Ja nie zgadzam się na takie rady sąsiadów, koleżanek, kuzynek. A mój zaczął mówić, jak miał 6 lat, a w ogóle to jest chłopiec, a w ogóle to poczekaj, a w ogóle się nie stresuj. Ci ludzie nie biorą za to odpowiedzialności. I często jest tak, że najpierw radzą, a te same osoby za kilka lat mówią, gdzie była matka, dlaczego ojciec na to pozwolił. Więc uważam, że wizyta u logopedy powinna odbyć się zawsze wtedy, kiedy coś nas niepokoi. I najwyżej wyjdziemy uspokojeni i zadowoleni, ale możemy jednocześnie wyłapać jakąś ważną rzecz. No a później, kiedy dziecko już zaczyna mówić, czy taki słynny Lovell powinien nas niepokoić? I tak, i nie. I w internecie tych informacji nie znajdziemy. Tu naprawdę warto udać się do specjalisty. Naprawdę nie znajdziemy, bo większość ludzi naprawdę wierzy w tak zwanego doktor Google'a. Ja sama korzystam, bardzo lubię. Tylko problem jest taki, że ja wiem, które informacje są prawdziwe, a które nie. A pan w momencie, kiedy będzie szukał tych informacji, nie znajdzie pan, nie będzie pan pewny, czy to jest na pewno prawda potwierdzona przez badania naukowe. I tu wierzmy specjalistom, naprawdę po coś się uczyli. A na przykład to wędzidełko, o którym pani wspomniała, bardzo często słyszymy w ostatnim czasie, że ktoś się udaje na podcięcie właśnie wędzidełka i pytanie, czy to jest już moda, czy konieczność? Mhm. Często spotykam się z tym takim zarzutem, a wy logopedzi, wy laryngolodzy, chirurdzy, wszyscy byście chcieli tylko to dziecko okaleczać. Z czego to wynika? Przede wszystkim w latach, kiedy pan redaktor, ja byliśmy dziećmi, nie istniała taka moda na karmienie piersią. W związku z tym wszelkiego rodzaju dysfunkcje, trudności nie wychodziły tak szybko. W tej chwili matki chcą karmić piersią i trudności anatomiczne już na tym etapie są widoczne. I teraz czasami się spotykam z tym, tak, moda. I z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że mamy ogromną wiedzę. Badania, które odbywają się nawet w tej chwili, to są kamienie milowe, rzeczy fenomenalne, które nigdy wcześniej nie mieliśmy do nich dostępu. W tej chwili mamy dostęp do badań z Nowej Zelandii, fantastycznych, które odbywają się na noworodkach. Więc nie można powiedzieć, że to jest moda, ja bym powiedziała, że to jest moda na naukę.
I jesteśmy w stanie ocenić prawidłowo, przygotować do zabiegu, przeprowadzić zabieg, odpowiedni specjaliści to robią i potem stworzyć tą bazę, która będzie idealna dla dziecka. Z tą bazą dziecko będzie rosło, więc dajemy mu pełne możliwości do prawidłowego rozwoju. Zastanawiam się, co może pomagać w prawidłowym mówieniu, bo żyjemy w świecie technologii. Często rodzice dla świętego spokoju, telefon w rękę, włączamy telewizor, bajeczki. Czy to pomaga, czy bardziej szkodzi? Ależ pan prowokuje. I tu znowu odwołam się do badań. Ja bardzo lubię mówić o faktach. Więc znowu stwierdzenie, a mój ogląda 6 godzin i nic mu nie jest. Ja na to zawsze odpowiadam, a mój mąż pali 2 paczki dziennie i mu nic nie jest. Do czasu. To nie jest dowód na to, że telewizor nie szkodzi. Szkodzi i to w sposób ogromny. Mózg dziecka nie jest dostosowany do tego, żeby odbierać te bodźce z taką, one są bardzo silne, czyli nasz świat wkoło jest dosyć jednolity, kilkukolorowy, nie wydaje jednocześnie dźwięków, nie jest tak intensywny. Nasz mózg jest do tego przygotowany. No chyba, że to jest telewizja sudecka, no to wtedy bez ograniczeń. Wspomnieliśmy o kilku wadach wymowy, a jak jest z jąkaniem się? Czy to jest rzecz, którą można wyleczyć i to szybko? Można wyleczyć, czy to szybko, różnie, bardzo różnie. To jest, Bo też te stopnie jąkania są różne, prawda? Tak. Ktoś się zacina lekko, ktoś bardziej... To jest w ogóle bardzo złożone zaburzenie i tutaj pracujemy bardzo, bardzo całościowo z dzieckiem. Ja też pracuję z rodziną w przypadku jąkania. Bardzo lubię ten rodzaj pracy i bardzo lubię jąkające się dzieci tak osobowościowo. Mam do nich taką dużą estymę. I to jest bardzo, bardzo, bardzo indywidualny proces. Nigdy nie można powiedzieć jednoznacznie, a pies go nastraszył i się jąkał. Różne są podłoża tego zaburzenia, ale generalnie jest to taka trudność, która bardzo utrudnia życie. I znowu, im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej zakończymy sukcesem. Pracuję też z dorosłymi jąkającymi. To jest bardzo satysfakcjonująca praca, ale dosyć długotrwała i wymagająca. Więc w tym przypadku również warto przyjść, zapytać, skonsultować i najwyżej mieć spokój i pewność, że wszystko jest w porządku. Nie mam chyba wątpliwości, że często wady wymowy wynikają z krzywych zębów, z krzywego zgryzu. Pytanie, czy ćwiczenia logopedyczne naprawią nam ten zgryz, wyprostują zęby, czy jednak tutaj będzie konieczna wizyta u następnego specjalisty? No i znowu kolejny cudowny, bardzo szeroki temat. Jak odpowiem tak troszkę szerzej, jak kończyłam studia logopedyczne, później neurologopedyczne, to uczono nas pracy z głoską, że logopeda, neurologopeda to jest ktoś, kto te głoski wywołuje, potem wierszyki mówi z dziećmi i tak dalej. Bardzo szybko zobaczyłam, że to w ogóle tak nie działa, że powinnam pracować z mięśniami, czyli że tak naprawdę głoski są efektem działania mięśni, więc jakby zaczęłam pracować też manualnie, pobudzając te mięśnie, ale potem okazało się, że to tak nie jest do końca, że znowu za mało. I to, o czym się dzisiaj mówi, to myślenie holistyczne. Dzisiaj jestem absolutnie przekonana, że neurologopeda pracuje z człowiekiem, a nie z głoskami, ani z mięśniami. I wada zgryzu, w konsekwencji wada wymowy, jest wynikiem pewnych zaburzonych czynności. I jeżeli my te czynności naprawimy, mam tutaj na myśli przede wszystkim oddech, zaburzony oddech, przede wszystkim gryzienie, połykanie, żucie. No dzisiaj umówmy się, że dajemy dzieciom parówkę i bułkę i one nawet nie mają jak ćwiczyć. Po prostu zęby im nie wyrastają odpowiednio, mięśnie nie pracują. Więc jeżeli my zastymulujemy te czynności, to w oczywisty sposób mamy
wywieramy wpływ na zgryz. Oczywiście ten proces w którymś momencie się kończy i dotyczy raczej dzieci małych niż większych, bo wiadomo, że ten rozrost twarzoczaszki hamuje w pewnym momencie. Dzisiaj mamy dostęp też do takich do badań, do metod z całego świata. Mam tutaj na myśli systemy MFS, które akurat są takim moim konikiem ostatnio i wprowadzam tę metodę i jestem naprawdę zachwycona efektem. Na czym ona polega? Ona polega właśnie na przywracaniu prawidłowych funkcji za pomocą odpowiednich stymulatorów, które dziecko nosi w ciągu nocy, w ciągu dnia. I przy współpracującym dziecku widzimy zmianę nie tylko w zgryzie, ale i w budowie twarzoczaszki. Bo w momencie, kiedy oddychamy, wchodzę, ale nie mogę się powstrzymać, bo to jest dla mnie bardzo ważny temat i w ogóle mam takie poczucie, że powinniśmy edukować w tym zakresie. W momencie, kiedy oddech jest ustny, a jest ustny z wielu powodów, zaburza się rozrost twarzoczaszki. Widzimy teraz te dzieci, które mają te otwarte buźki, język na wierzchu, są niedotlenione, blade. Od razu widzimy, że coś z tym dzieckiem jest nie tak. Ono ma trudności z nauką, trudności z koncentracją. To wszystko wynika z tego oddechu ustnego. A jeżeli nie oddychamy nosem, nie wykształcają się zatoki przynosowe, nosek jest mały, te dzieci wyglądają inaczej. I to wyglądają inaczej na poziomie kości, na poziomie czaszki. Naukowcy przewidują, że za ileś set lat zmieni nam się czaszka. To jest w ogóle niesamowite. Zmienia się dlatego, że oddychamy źle. I w momencie, kiedy przywrócimy ten prawidłowy oddech, to reszta to już jest konsekwencja. Nieprawidłowy oddech zaburza około 30 funkcji. To jest kaskada, która rusza taki jeden klocuszek w dominie. I jeżeli my przywrócimy prawidłowe funkcje, to mamy szansę, że dziecko będzie się rozwijało prawidłowo, nie tylko w wartości poznawczej, ale właśnie w kwestii fizycznej. Krótko mówiąc, będzie piękne. No ale jeśli ktoś zaniedbał ten czas dziecięcy i w dorosłym życiu spotyka Pani kogoś, kto mówi z wadą wymowy, czy dla niego jest jeszcze szansa, czy zawsze. Wiek ma znaczenie? Zawsze jest szansa. Ja w ogóle uwielbiam pracować z dorosłymi, ponieważ w momencie, kiedy oni przyjdą już do gabinetu, to są zwykle osoby bardzo zmotywowane. W związku z tym ta praca idzie bardzo szybko. Są pewne takie przyzwyczajenia mięśniowe, ale przy takiej intensywnej pracy to jest naprawdę efekty przychodzą bardzo szybko. Mam na przykład taką panią, z którą nauczyłam słynnej głoski ry, która to urodziła synka i chciała po prostu dla tego synka mówić idealnie, a przy okazji miała na imię Dagmara, więc pozdrawiam panią Dagmarę i cieszę się, że mówi pięknie. Dużo mam takich pacjentów, to jest bardzo satysfakcjonujące, nigdy nie jest za późno, absolutnie. I możemy tutaj bardzo, bardzo dużo zdziałać. W jaki sposób reagować? Jak mówić komuś, by skorzystał z porad logopedy? Jak to zrobić taktownie, kiedy słyszymy przy nas, że ktoś mówi niewyraźnie, jak pani na to nie reaguje? Nie wiem, ja mam z tym problem, bo ja nie, znaczy, mam problem z reagowaniem, bo oczywiście, że to słyszę. Generalnie, jeśli chodzi o wady wymowy, to wbrew pozorom to jest ułamek mojej pracy, a na co dzień mnie to w ogóle nie boli. Nawet jak ktoś mówi bardzo źle, ponieważ dużo jest takich osób i one funkcjonują w społeczności, więc nie jest to dzisiaj problem. Umówmy się, że osoby z wadami wymowy osiągają sukcesy, są nawet mają wstęp nawet do zawodów, w których wcześniej ich nie było, na przykład aktorzy, dziennikarze. Więc dzisiaj to nie jest problem. Ja mam zawsze taki problem, jak reagować, kiedy widzę poważne zaburzenie i rodzic o tym nie wie albo to wypiera. No na przykład ten oddech ustny albo zaburzenia na tle autyzmu.
którego ja oczywiście nie diagnozuję na przystanku autobusowym, ale po prostu pewne cechy widać. I zawsze i chciałabym tak zasugerować delikatnie, może warto udać się do specjalisty, ale... To zapytam, jak wygląda taka wizyta u specjalisty? Dzieci się przede wszystkim bawią. To jest jedyna słuszna i obowiązująca strategia pracy z dziećmi. Dzieci się bawią, dorośli opowiadają mi o niepokojach dotyczących dzieci bądź siebie samych. Staramy się zbadać anatomię na tyle, na ile pozwala dziecko, na tyle, ile jest to konieczne. I zwykle taka jedna wizyta naświetla nam problem. Generalnie ja uwielbiam tę pracę, bo to jest taka praca detektywistyczna, czyli jeżeli te wszystkie zaburzenia, trudności, o których panu powiedziałam na początku, otwieram drzwi, jest dziecko i ja już nigdy nie pytam, z czym przychodzą na początek, tylko sobie obserwuję, zadaję pytania i staram się znaleźć te punkty, które budzą mój niepokój, które mnie zastanawiają. Wysyłam to wielu specjalistów, to znaczy współpracuję z laryngologiem, z fizjoterapeutą, z osteopatą. To są bardzo ważne adresy, bo tutaj w momencie, kiedy mówimy o tym holistycznym podejściu, no to oczywistym jest to, że bardzo często na przykład wada wymowy wynika z wady postawy. I cokolwiek ja bym robiła, to w momencie, kiedy dziecko jest asymetryczne, no to mówi sepleni bocznie, prawda? Więc ja nie lubię się męczyć, to znaczy lubię mieć szybkie efekty, więc dlatego mówię, sprawdźmy to jeszcze. Rodzice sprawdzają i bardzo szybko się okazuje, bardzo staramy się szybko znaleźć tą przyczynę i ją wyeliminować. Czasami to jest możliwe, czasami nie. Czasami terapia są 3 spotkania. Czasami spotykamy się 10 lat, bo takich pacjentów też mam. No właśnie, na koniec zostawiłem te najcięższe przypadki. To są często ludzie po wypadkach, to są ludzie, którzy zapominają mówić, mówiąc kolokwialnie. Jak wtedy wygląda ta terapia, ta pomoc? Tak, to są chyba takie najtrudniejsze emocjonalnie również przypadki. Pracuję również w szpitalu na oddziale neurologicznym. I im dłużej pracuję, tym coraz bardziej się przekonuję, że utrata mowy to jest rzeczywiście chyba w skali niepełnosprawności no na pewno jedna z najwyższych. Jakby trudno nam sobie wyobrazić, że chcemy przekazać myśl, nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć słów albo otwieramy usta, a wydobywa się jakiś zbitek, jakaś sałatka słowna, my na to tak mówimy, a rodzina myśli, że coś mamy z głową. To jest bardzo ważne, ja bardzo jestem tutaj bardzo wrażliwa na ten pierwszy moment, żeby być z osobami w tym ciężkim stadium i być z ich rodzinami, żeby tłumaczyć, jak ta osoba się czuje, ponieważ te osoby zwykle nie tracą zdolności poznawczych, one rozumieją tak samo, jak rozumiały, tylko mają trudność z przekazaniem tych myśli. I ten pierwszy moment jest rzeczywiście takim ogromnym szokiem, ogromną trudnością i możliwość wyjaśnienia, w którym teraz jesteśmy miejscu, jakie są możliwości, do czego będziemy dążyć, jest rzeczywiście kluczowa w tym momencie. I to jest praca na lata możliwa, bo dzisiaj i znowu alleluja w stronę mózgu, który jest wciąż coraz bardziej odgadniony, ale wciąż budzi u naukowców tak ogromny szacunek, że mamy tak ogromne możliwości neuroplastyczności, która my możemy zbudować funkcję mowy wręcz na innej strukturze mózgu, więc to jest bardzo ciężka praca, bardzo fascynująca, niezwykle satysfakcjonująca i cieszę się, bardzo się cieszę, że mogę być właśnie w tym najtrudniejszym momencie z pacjentem. Taki przypadek, który dał według pani jakieś niesamowite efekty bądź największą radość? Dużo mam takich drobiazgów. To są
To są rodzice, którzy wracają ze łzami w oczach, że usłyszeli kocham cię. To są takie małe słowa, małe gesty, które uruchamiają jakąś lawinę, które dają nadzieję. To jest też ważne, bo ta praca wymaga ogromnej systematyki i wymaga cieszenia się takimi drobiazgami, takimi kamieniami milowymi. Więc taka sytuacja, że pacjentka po 2 latach dorosła kobieta idzie do restauracji i samodzielnie zamawia danie, nie musi jej nikt towarzyszyć i jest w stanie to wykonać. No myślę, dla mnie to jest niezwykle wzruszające, niezwykle ważne i cieszę się, że mam taką możliwość towarzyszenia tym osobom w tym trudnym momencie i przyłożenia się do tego sukcesu. Jak do Pani trafić na taką pierwszą konsultację? Przyjmuję w Centrum Medycznym Salus w Kłodzku, więc do rejestracji zapraszam do Salusa. Mam stronę internetową www.powiedz.eu. Można mnie też znaleźć na Facebooku, ale też znaleźć mój numer telefonu, wpisując Joanna Mazurkiewicz, neurologopeda. Jeśli macie Państwo wątpliwości, coś Państwa niepokoi, chcielibyście skorzystać z pomocy neurologopedy, to my zapraszamy do Pani Joanny Mazurkiewicz. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło. Dziękujemy Państwu, to była rozmowa na temat. Do zobaczenia.